Zapewne wielu z Was ma w domu jakiegoś zwierzaka. I nieważne, czy jest to kot, pies czy świnka morska, każde zwierzę dla swojego właściciela jest piękne i urocze. Wybierając się do zoo lub oglądając różne filmy przyrodnicze, możemy oglądać różne dzikie zwierzęta, które często są majestatyczne i wyglądają na niebezpieczne. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda taki potężny słoń lub nosorożec zaraz po urodzeniu? Niektóre rasy zwierząt w młodym wieku zupełnie nie przypominają swojej dorosłej wersji. Niektóre też są słodkimi maleństwami, a inne przypominają obślizgłe potwory. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam właśnie takie najbardziej dziwaczne i niezwykłe małe stworzenia. Zapraszam do oglądania. Kangury. Być może spośród wszystkich zwierząt na Ziemi to właśnie kangury mają najbardziej nietypowy sposób przyjścia na świat. Wielu z Was z pewnością wie, że zwierzęta te noszą młode w specjalnej kieszeni na swoim brzuchu. Możliwe jednak, że nie wiecie, w jaki sposób młody kangur się tam dostaje. Przecież się tam nie urodził. Nowonarodzony kangur mierzy około 25 mm, co daje mu tytuł najmniejszego młodego zwierzęcia wśród wszystkich ssaków. Taki malec jest ślepy, bez włosy i ma nierozwinięte tylne nogi. Prawdę mówiąc, wcale nie wygląda jak kangur. Jednak w zaledwie 5 minut temu maleńkiemu stworzeniu udaje się przedostać do kieszeni swojej mamy. Gdy trafi na miejsce, znajduje jeden z czterech sutków i natychmiast się do niego przysawa. Około 190 dni po urodzeniu mały kangur może opuścić bezpieczną torbę mamy. Wtedy też bawi się i uczy skakać. Często jednak wraca do kangurzej torby, ponieważ czuje się tam bezpiecznie. Po około 235 dniach kangur opuszcza kieszeń po raz ostatni. Pancerniki. Pancerniki to stworzenia wyglądające jak starożytne dinozaury. W rzeczywistości są jednak ssakami. Swoje zarodki produkują w czasie od 60 do 120 dni, w zależności od gatunku. Samice mogą wytworzyć dwa lub więcej zarodków z jednego zapłodnionego jaja. Ich dzieci rodzą się już z rozwiniętymi oczami, ale na początku ich ciała są pokryte miękką skórą. Po kilku tygodniach od urodzenia ich ciało zaczyna twardnieć i zamienia się w pancerną zbroję. Mały pancernik może chodzić już w kilka godzin po urodzeniu. Osobniki te pozostają jednak u boku matki przez kilka miesięcy i dopiero później zaczynają żyć samodzielnie. Hipopotamy. Wszyscy wiemy, że hipopotamy to ogromne, czasem agresywne stworzenia i lepiej z nimi nie zadzierać. Jednak, kiedy hipopotam przychodzi na świat, wcale nie wygląda jak groźny gigant z ogromnymi zębami. Ciąża hipopotama trwa 8 miesięcy. Jeśli to zwierzę urodzi się w swoim naturalnym środowisku, prawdopodobnie z brzucha mamy trafia prosto do wody. Następnie musi samodzielnie dotrzeć na powierzchnię i złapać pierwszy oddech. Zwykle na jedną ciążę przypada jedno dziecko. Zdarzają się jednak przypadki bliźniaków. Matki po urodzeniu bardzo dbają o swoje potomstwo i nigdy nie próbują ich w żaden sposób skrzywdzić. Hipopotamy z łatwością odstraszają drapieżniki od swoich młodych. No, bo kto chciałby z nimi zadzierać? W przyrodzie zdarzają się sporadycznie przypadki, gdzie rodzic przez przypadek uszkodzi swoje potomstwo. Nie jest to jednak częste zjawisko. Gdy mały hipciomaroczek zaczyna jeść samodzielnie, a po 5 latach jest już uważany za dorosłego. Ślimaki. Ślimaki są czasem trzymane jako zwierzęta domowe. Możemy też zamówić je w niektórych restauracjach jako obiad. Ogrodnicy nie znoszą ślimaków, ponieważ te niszczą im rośliny i uprawy. Ale jak wyglądają takie nowonarodzone ślimaki? Wydawać by się mogło, że od małego wyglądają tak samo. Są obślizgłe i mają na plecach swój domek ze skorupy. To nie do końca jest prawdą. Ślimaki składają swoje jaja w ilości nawet do 100 sztuk jednocześnie. Po wykluciu w czasie około 2 do 4 tygodni wyglądają jak przezroczysta wersja swoich rodziców. Są małe i przypominają duchy dorosłych ślimaków. Co ciekawe, już po urodzeniu mogą same o siebie zadbać. Niedźwiedzie polarne. Drugim największym lądowym drapieżnikiem, zaraz po morskim krokodylu, jest niedźwiedź polarny. Trzeba przyznać, że prezentuje się on imponująco i groźnie. Są to duże, ciężkie zwierzęta, które mogą przetrwać w ekstremalnych warunkach. Ale kiedy na świat przychodzą małe niedźwiadki polarne, wyglądają naprawdę uroczo. Młode rodzą się niewidome i ważą mniej niż 1 kg. Przez kilka miesięcy niedźwiedzia mama przebywa w jaskini wraz z potomstwem. Kiedy dzieci ważą już od 10 do 15 kg, mogą wyjść z pieczary.
Już wtedy potrafią biegać i bawić się całymi dniami. Wszystko dzięki odżywczemu mleku matki. Niemal niemożliwe jest zobaczenie nowonarodzonego niedźwiedzia polarnego na wolności, ale możemy je zobaczyć w ogrodach zoologicznych. Jak się okazuje, młode wyglądają zupełnie jak psie szczeniaki. Pająki. Choć większość nowonarodzonych zwierząt wygląda naprawdę uroczo, to są od tej reguły wyjątki. W przypadku małych pająków nie można raczej tego powiedzieć. I nie trzeba cierpieć na arachnofobię, aby stwierdzić, że nie wyglądają one zbyt sympatycznie. Jak wiele innych stworzeń na naszej planecie, pająki wykluwają się z jaj. W zależności od gatunku, pająk może złożyć od 1 do 3000 jaj w jednym momencie. Młode pająki rozwijają się w środku jaja. To właśnie dlatego świeżo narodzone dzieci wyglądają tak jak dorosłe wersje, tylko są znacznie mniejsze. I wyglądają przy tym naprawdę przerażająco. Niektóre gatunki pająków chronią swoje jaja, a niektóre nawet opiekują się wyklutymi pajączkami. Najczęściej jednak młode są pozostawione same sobie i muszą szybko dorosnąć. W końcu mają mało czasu, ponieważ większość pająków żyje od 1 do 2 lat. Nosorożce. Małe nosorożce wyglądają prawie tak uroczo jak małe hipopotamy. Patrząc na te maleństwa, ciężko uwierzyć, że pewnego dnia dorosną, by stać się silnymi potworami, które stanowią prawdziwe zagrożenie dla ludzi. Młode jednak są naprawdę niezwykle urocze i zabawne. Zachowują się jak małe pieski, a nie jak nosorożce. Młody nosorożec potrzebuje około 3 dni od urodzenia, aby nauczyć się chodzić i podążać za swoją mamą. Maleństwa, choć od początku wyglądają na dość silne, pozostają pod ochroną rodziców przez co najmniej 2 do 3 lat. Często aż do narodzin nowych nosorożców. Następnie taki osobnik zaczyna żyć własnym życiem i zamienia się w potężnego mieszkańca sawanny. Węże. W przeciwieństwie do wielu innych małych zwierząt w tym zestawieniu, podobnie jak pająków, młodych węży nie można nazwać uroczymi. Nie są ani słodkie, ani puszyste. Węże, podobnie jak wspomniane wcześniej pająki, wykluwają się z jaj. Nawet tak groźny wąż jak czarna mamba nie jest tu wyjątkiem. Zwierzęta te rozpoczynają prokreację wczesną wiosną. Latem samice składają od 6 do 17 jaj. I na tym zwykle kończą się ich obowiązki rodzicielskie. Po upływie około 80 dni młode węże wychodzą ze swoich jaj. Po urodzeniu nie są zbyt długie. Zwykle mają od 40 do 60 cm. To niewiele w porównaniu z dorosłą czarną mambą, która mierzy 3 metry. Nowonarodzone węże od małego radzą sobie same i od początku są groźne i niebezpieczne. Nietoperze. Ciężko lubić nietoperze. Nie są zbyt ładne oraz krążą o nich legendy. Podobno niektóre mogą wysysać krew oraz zamieniać się w wampiry, prawda? Jak się jednak okazuje, małe nietoperze są całkiem urocze. Większość gatunków nietoperzy rodzi jedno dziecko naraz. Młode w brzuchu mamy może osiągnąć 40% jej masy ciała. Nie ma więc tam miejsca dla bliźniaków. Po urodzeniu noworodek nietoperza pije mleko swojej matki. Swoją drogą nietoperzowe mamy bardzo dbają o swoje potomstwo. Te niezwykłe zwierzęta rodzą się z funkcjonalnymi skrzydłami, z których nie muszą wyrastać pióra. Mimo to wciąż potrzebują trochę czasu, aby nauczyć się latać. Mały nietoperz zaczyna latać 18 dni po urodzeniu. Większość gatunków zaczyna żyć samodzielnie w ciągu 80 dni od przyjścia na świat. Ośmiornice. Te drobne, śliskie istoty, które wyglądają jak nasiona owoców tropikalnych, to właśnie noworodki ośmiornicy. Większość gatunków ośmiornic składa swoje jaja w ciągu nocy. Przyczepiają je do wodnych skał i w ten sposób próbują ukryć je przed drapieżnikami. Niektóre żeńskie ośmiornice wolą nosić swoje potomstwo ze sobą, dla zachowania bezpieczeństwa. Średnio zajmują się swoim potomstwem nawet przez 4 do 6 miesięcy. Czasami jednak może to potrwać i rok, a w rzadkich przypadkach nawet kilka lat. Przez cały ten czas ośmiornica chroni jaja, nie poluje i nic nie je. Badania wykazały, że przed rozmnażaniem ciało ośmiornicy przechodzi kilka zmian. Więc nawet jeśli ośmiornicza mama chciałaby zostawić swoje jaja i szukać jedzenia, nie byłaby w stanie tego zrobić. Wkrótce po urodzeniu dzieci ich mama umiera. Dla młodych nie ma to jednak znaczenia. Nowonarodzone ośmiornice mogą same o siebie zadbać. Słonie. Słonie są uważane za największe ssaki lądowe i bardzo ostrożnie podchodzą do rozmnażania. Na przykład afrykański słoń staje się dorosły w wieku od 11 do 15 lat.
ciąża samicy trwa 22 miesiące. To 2,5 razy więcej w porównaniu do ludzi. Nic dziwnego, że w tym tempie słony rodzą się rzadko. Mniej więcej co 3 do 4 lat. Nowonarodzony słoń uczy się chodzić w około pół godziny po urodzeniu. Po kolejnych 20 minutach może już chodzić samodzielnie. Jest to możliwe z powodu tak długotrwającej ciąży. Niemowlęta słoni, nieprzystosowane do życia na wolności od samego początku, po prostu by nie przetrwały. Co więcej, noworodki piją mleko z piersi mamy przez kilka lat. Na tym kończymy ten odcinek. Co sądzicie o tym zestawieniu? Które z tych małych zwierząt wydaje Wam się najsłodsze? Dajcie znać w komentarzach. To wszystko na dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!